Witam wszystkich z tej strony Fit Farmer. Zachęcam do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka. A my już jesteśmy na finiszu naprawiania naszego pięknego case'a. Jakże nowoczesno starego case'a. Wiele ludzi mówi, że jest stary, ale jak dla mnie jest nowy. 20 lat do przodu. 20 lat do przodu w technologii. Mianowicie pojawiła nam się w tym case'ie ropa w oleju. Wyeliminowaliśmy wszelkiego rodzaju usterki pewne, po prostu poszukaliśmy, co się dzieje w tym case'ie, co tam się wydarzyło nie tak, no i znaleźliśmy przyczynę. Na 99% wydaje nam się, że jest to ta pompka zasilająca, ponieważ membranka w środku tam taka jest wyjechana, ona przelewa i tyle. Co tu dużo mówić? Zamówiłem cały zestaw. Zamówiłem cały zestaw części do tego case'a. Począwszy od paska klinowego, rolki napinacza, po pompę wody, takie pierdoły powymieniałem. Z racji tego, że traktor jak kupowaliśmy, pan jasno i wyraźnie nam powiedział: Seba, tak jak ściągnąłem go skądś tam, tak przyjechał i nie grzebałem. Wziąłem to za prawdomówność i rzeczywiście tak było. Przy traktorze nie było grzebane totalnie nic, nawet nie był zmieniony olej. Więc prawdomówność tego człowieka, który nam sprzedawał, jak dla mnie jest stuprocentowo prawdziwa, no bo nie mówił, że to nie wiadomo jakie cuda będą w tym traktorze. Mówił, że zawsze się coś może zepsuć. Takie jest życie. Mianowicie koszt naprawy jest to 80 zł. Pompka zasilająca, zamówiłem ją. 8 dyszek taka pompka. No myślę, że to nie jest dużo. Myślę, że to nie jest kompletny jakiś ogromny koszt. Fakt, że trzeba zmienić przy takiej scenerii, trzeba zmienić olej i filtry. Przy okazji akurat miałem tak zrobić, że miałem te filtry i olej zmienić, więc nie ma problemu. Filtry są zamówione, powietrza. Zamówiłem jeszcze od razu przy okazji zestaw uszczelniaczy. Mam tu wszystkie uszczelniacze, jakie potrzebuję, teraz o mnie one docierał. Ale dosłownie każdy jeden uszczelniacz, jaki w tym traktorze jest, jest tutaj nowy, łącznie z miedziuszkami, podkładkami, ze wszystkim, pod wtryski i tak dalej. Więc trochę tego zakupiłem. Wydatek to jest, powiem wam szczerze, 1950 zł zapłaciłem za wszystko. Za cały zestaw części, za filtry, olej wiadomo już miałem swój, przechodzimy teraz, będziemy dawać olej Fusha, taki żeśmy zdecydowali, takie mamy też w New Hollandzie, więc będziemy dawać sobie olej Fusha, żeby był jeden do dwóch traktorów, potem nie trzeba kombinować z jakimś tam, wymyślać, no z wymianami, że każdy traktor ma co innego, tak, wszystkie mają razem to samo i to jest piękne i wtedy jest łatwo zamawiać cokolwiek. 2000 wydane na traktor, który kupiliśmy niedawno. Cena tego traktora też nie była jakoś zaskakująco wysoka, więc ja to wrzucam w koszty z ojcem po prostu. Mamy nowe części, jest ta pompa wody, pasek klinowy, rolka napinacza. Teraz są sprawdzone wtryski przy okazji. Akumulator żeśmy podładowali. Sprawdzili go oczywiście u elektryka i jest ok. Więc co tu dużo narzekać, no, to są normalne części eksploatacyjne i myślę, że każdy z was też ma nowe traktory i też nowe traktory potrafią się zepsuć. Więc myślę, że to nie jest jakaś koniec świata. Parę złotych wydane, zrobione przynajmniej wiem co mam. To jest mój traktor u siebie na gospodarstwie, więc nie ma z tym problemu. Kompletnie. Nic. Ja się biorę do roboty, zabieram filtry, idę z majsterkiem poskręcać, więc on tego nie nagram, ponieważ u mnie nie wszyscy pracownicy chcą być nagrywani, ja to szanuję, więc a sam sobie nie dam rady ze wszystkim, no bo nie dość, że trzeba spuścić olej, to jeszcze koło przekręcić, ponieważ zmieniamy rozstaw kół, więc pokażę wam dalszą część filmu, jak przejdziemy sobie do tego naszego pięknego case'a. Pomontuję wszystko, pokażę wam jak jest zamontowane. Odpalimy, zrobimy próbę, zobaczymy jak to chodzi. Jutro odpalę go do paszowozu, podłączę i sprawdzimy sobie co tam się dzieje z tym traktorem, jak to wyjdzie, jak się rozgrzeje oczywiście, bo wiadomo, że na zimnym, no to on teraz go odpalę, to też nie przelewa, nie?
Więc to by było na wstępie filmu. Przechodzimy do drugiej części, czyli do montażu i do testów. Niebawem się widzimy przy case. No i jesteśmy już przy case. Jesteśmy przy case'orze. Filtr już zmieniłem. Paliwowe, cyk, ładnie odkręciłem, założyłem nowe, nalałem robki. Będziemy uszczelniać jeszcze gary, ale to zaraz wam pokażę. Stare filtry, wiadomo, na śmietnik. Stare filtry na śmietnik. Co by tutaj ten? O, kompresorkiem żeśmy przedmuchali wtryski. Wtryski zostały przedmuchane, ładnie, przykręcone. Wszystkie 6. I tutaj, jak widzicie, z tej pokrywy cieknie. Będziemy to wymieniać. Będziemy to wymieniać. Mi został jeszcze jeden filtr do wymiany, ten olejowy, cyk, mam go tutaj, zaraz go będę robił. Tu mam uszczelnienie na te tłoki, na pokrywki, na pokrywy zaworów. Wszystko jest, więc też założymy. No i co, jest ta pompka zasilająca, jest nowa, wymieniona. Stara już tutaj, ta membranka nie trzymała, to do dupy było, ta sprężynka też, to do dupy po prostu, ona widocznie zawiniła. Taka jest nasza opinia. Zobaczymy, jak to będzie. Więc traktor będzie uszczelniony, będzie miał wymieniony olej. Te pokrywy oleju będą wymienione i jeszcze będziemy uszczelniać te gary. I to powinno dać już tak, że powinno być dobrze. Jeszcze będziemy zmieniać rozstaw kół, bo tutaj na felgach są te śruby z tej strony, my przekręcimy je z tej strony i wtedy traktor jest o 5 cm węższy, tak samo jak żeśmy zrobili tu. I tu właśnie w ten sposób żeśmy zmienili to na tą stronę i dzięki temu traktor jest węższy. To nawet widać zresztą. Widać, bo tu uciekło parę centymetrów i z drugiej strony też ucieknie parę centymetrów i to akurat się tak zrobi. No i mam nadzieję, że to właśnie będzie ta pompka zasilająca, no bo no, na inną przyczynę jakby ropy w oleju czy czegokolwiek, no to tylko to by wychodziło, nie? Najgorszym przypadkiem byłoby jakby były nieszczelne tłoki, pierścienie i tak dalej, ale no to wtedy na logikę plułoby górą, nie? Ropa, byłaby cała maska od ropy i szyba i wszystko, bo by tumikiem waliło nadmiarem ropy, którego nie wypala, więc to odrzuciliśmy. Jeszcze może być jedna rzecz, że w tej pompie tu też jakiś zimmering wysiadł i po prostu nam się pompą dostaje też ta ropa, nie? Spuściłem olej tutaj z traktora i 22 litry było w skrzyni, więc trochę dużo, trochę dużawo, nie ukrywam, że nie. No i co tu dużo mówić? No to tak jak mówiłem, zresztą nie raz, traktor jest kupiony, używany był. Ten, co nam sprzedawał, no to tak jak mówiłem, powiedział, że nic nie grzebał. W związku z tym ja powymieniałem parę rzeczy. Powymieniałem nie tylko jedną rzecz, a więcej, bo tak jak mówię, jeszcze ten pasek klinowy i tak dalej. Ale na ropę w oleju, no to mamy tutaj taką przyczynę i taka jest moim zdaniem. Taka jest wina tego. Wszystko się okaże, jak odpalę. Jak odpalę, tak będę wiedział, czy po prostu ten traktor nadal będzie robił nam to samo, czy nie, nie? Jeżeli tak, no to zostanie nam do rozebrania góra. Jak rozbierzemy górę, no to nam dużo da informacji przede wszystkim, nie? Ale myślę, że ta pompka zasilająca powinna załatwić sprawę. Olej akurat i tak przy okazji miałem zmieniać, więc tu jest o tyle dobrego, że koszt naprawy to jest 80 zł, bo i tak bym wymieniał olej i tak. Jeżeli bym nie wymieniał, no to dochodzą filtry, raz, dwa, trzy, cztery filtry, olej, no powiedzmy 1000 zł by doszło, nie? Naprawa, o. Ale trzeba być dobrej myśli. Ja uważam, że trzeba być dobrej myśli. Uważam, że wszystko się skończy dobrze. I będziemy szczęśliwi jeździć dalej case'em, który za 80 zł został naprawiony. I wszystkim specjalistom jak zwykle dziękuję za te wszystkie miłe, ciepłe słowa, bo to jest pierdolenie głupot.
To jest najlepsze. Najlepsze jest to, ja właśnie jak się wiara wypowiada, a nie wie. Więc tym magicznym zakończeniem filmu jeszcze raz Wam przypominam o subskrypcji kanału, o kliknięciu dzwoneczka. Nasz Kejsior tak się tutaj prezentuje, już jest skręcany, wszystko jest porobione. Za chwilę będziemy go odpalać. W następnym odcinku, już po rozgrzaniu silnika, jak zacznę mieszać, sprawdzimy sobie olej, sprawdzimy stan, zobaczymy co tu się dzieje i będziemy wiedzieć, będziemy mieć taką wiedzę. W takim razie ja Wam dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie w tym krótkim vlogu z naprawy.